nadal było na przykład, daj mi te spróbować. Akurat kukurydza jest zajebista, kukurydza jest kurwa. Groszek i to jadłem, ale na przykład fasoli kurczę pieczone białej to nie. Widocznie. Czym oni to pierdoczy, no? Po fasoli są takie pierdy. No kupie, kurwa, jak zobaczysz, co my dzisiaj zjemy tutaj. Świetnie teraz, utrzymuje piłkę po właściwej stronie linii. Jestem fanem fasoli. Dobra, zajebista. Teraz Jean-Pierre Papin. Mieszanka warzywna, nie wiem co byś wymyślił, żeby to kupić. To się majonez wydaje, nie mam majonezu. Pazał klasę tą interwencją. No cóż, zamiast skutecznej główki mamy strzał daleko od bramki. Ale zawodnik chyba jest tutaj w pewnym stopniu usprawiedliwiony. No właśnie, doceńmy dobrą robotę rywala, który cały czas starał się utrudnić dojście do czystej sytuacji. Jak nie lubisz, 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 co ja mam państwu powiedzieć, uwielbiam takie bramki. Nie smakuje. Zostało chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Miał z tego robić. A zatem mamy wynik 2-1. Tak. No to jak takie jest, to ci wie, że nie lubię. No właśnie. Bo ten... Nie, stop! Klopsiki, klopsiki, kurwa, dawaj klopsiki. Nie mówię, że je znasz. To poznam ten wynik klopsiki. Cristiano Ronaldo. Dobrze, teraz pod bramką rywali. Czemu to jest takie? Jak to zakończą? To by było tyle. Świetna interwencja pod presją. No tutaj, tutaj, tutaj. Rywają się do kopy, jak i wybiorą walię. Nie będziemy patrzeć na składy. Nowy, lepszy smak, zobacz. Publiczność domaga się strzału. Sędzia pokazuje na 11 metr. To co? Dla nich fatalna wiadomość, a za chwilę sytuacja może być gorsza. Nie różni się kibiel. Sama odskoczenie drużynie przeciwnej. I gol! Pewny strzał! Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. Mamy więc 3-1. Decyduje się na indywidualny rajd. Ależ okazja na gola! Zabrakło centymetrów, by piłka zmieściła się pod poprzeczką. Byłem przerażony tymi rzeczami. Różni się klopsikiem? Nie, to był klopsik, no to klops, teraz pulpet. Różni się. Tak? Tak. Minimalnie, bardzo minimalnie, ale lepsze klopsiki. I ale piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Bo zastanawiałem się, że tak naprawdę jest tak, że klopsiki są głowy, a to wyprzowa. Nie jest tak. Nie? Ale klopsiki tak, lepsze. Należy bronić dostępu do własnej tak gry. Pulpety. No, nie, pulpety tak. Mogą dziwne, teraz wyprowadzić kontratak. Klopsiki. Smakowało jak goła. Szkoda tak, tego kontrataku. Wystarczyło to trochę lepiej rozegrać. Teraz weź gołąbkę, no to porównajmy, kurwa. A z gołąbkiem kolego, tu jest. A teraz świetny odbiór, może być groźnie. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencję. Co ty zrobiłeś? Co to jest? Gospodarze mają monopol na posiadanie piłki. Grają dziś naprawdę efektownie. Praktycznie od początku dyktują warunki na murawie, a przede wszystkim wykorzystują okazję. Naprawdę, będę zaskoczony, jeśli coś tu się nagle wydarzy i nie dowiozą tej bezpiecznej przewagi do końca. Nie wiem, jak to smakuje. Ja już wiem, jak to smakuje. Nie wiem, jak to smakuje. Szczerze? Piłka trafia do Cristiano Ronaldo. Nawet nie powiedziałbym, czy lepszy. Zdusił niebezpieczeństwo w zarodku. Jakbym od mamy dostał i to? To nie wiem, czy bym go zrozumiał, szczerze. Michał. Byłem naprawdę przejęty tymi rzeczami. Takie będą w ogóle dziwne. No naprawdę nie jadłem tego nigdy. Pierwszy raz to jem. Mają dużo wolnego miejsca na skrzydle. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. I to mógł jakby 4 dni w lodówce ten, bo to odgrzany było. Christian Pulisic. Można, z kiełbasą i z boczkiem. Ona będzie identycznie smakować jak ta biała, mimo tego, że wykonała się na kotek sam. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Coś tu. Dobra, teraz interwencja. Zakładane jest danie więzienne, proszę dla ciebie, porcja. Ja nie ruszę, że to nie smakuje. Dokładnie samo. No akurat fasolka po bretońsku ale nie smakuje. Ale świetnie ułożyła się gospodarzom ta pierwsza część spotkania. To była naprawdę udana połowa w ich wykonaniu. Dwubramkowa przewaga pokazuje, że nie było tu większych kłopotów z narzuceniem swojego stylu gry. No zobaczymy, czy rywal znajdzie na to sposób po przerwie. Jest to w pół kawałków mięsa, jakichś dziwnych rzeczy. Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. Groźnie! Może strzelać! Groźnie to wyglądało, ale defensywa spisała się tutaj bardzo bez zarzutu. Jak chcesz to wypluć do środka? Nie, ale... Zaczarował to. Doskonały rzut. Tak, było nieczyste zagranie w polukacji. Sędzia wskazuje na napad. Wygląda to. Kurwa, co tu się dzieje? I piłka w siatce! Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności jakoś, nie było szczególnie trudne. No mięso wołowo, wieprzowe gry od środka. Myślę, no cóż, sami państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynik. A to dopiero ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Co to jest, ziomek? Nie ma szans, że to spróbuje, bo to jest... Nie.
Dlatego mówię, to już było, znaczy tam to też było mięso. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. Ale to już jest podejrzane, to już mi tu coś... Ojojoj, smaczek też... I w ogóle zapach jest dziwny. Tu gulaszu bym nie polał se tym raczej placka ziemniaczka. Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie mecz będzie bardziej wyrównany. Jak dotąd grała tylko jedna drużyna. Wierzyłem w ciebie. Czemu? O, to pierdoczyło strasznie, nie, okropnie. Tak uderzać nie wolno, to nie ma sensu. Piłka szybuje wysoko nad bramką. Jak but żula. Takie uderzenie naprawdę, to chyba efekt stresu na treningu z pewnością wyglądałoby to o niebo lepiej, ale realia meczowe rządzą się swoimi prawami. Dobra interwencja, no. Niweczy tę próbę ataku. Nie, no naprawdę, nie, ja przysięgam, że tego nie zjem. To coś teraz moglibyśmy okazja, dać do Shake koledzy, Challenge. Można wyprowadzić kontrę. Ale nie zjesz? No muszę, no. Oddali piłkę tak, przeciwnikom. Po prostu z zatkanym nosem, bo jest zapach. Jest podanie do kauta. Podobnie. Problem w tym, że to właśnie... Rozumiem, że we flakach gówno pływa, tak? Ale nie. Nie we flakach. Christian Pulisic. No tak się mi się kojarzy, że we flakach gówno pływa. Co zrobi sędzia? To chyba będzie żółta kartka. To by oznaczało, że wylatuje z boiska. Tak, kurniszki, przepraszam. No ale nie, no te były dobre rzeczy. No co mam powiedzieć, jak to dali klocem? No nie, klocem. W zjebanych czasach, że powiesz, że coś ci